Cześć, witamy serdecznie. Cześć. Dzisiaj finał, 42 dni postu Krzysztofa, czyli mamy dzisiaj świadectwo, słuchamy jego świadectwa. Co mu się wydarzyło podczas 42 dni, co uzdrowił? No cóż, 42 dni temu byłem dużo cięższy, dużo bardziej puszysty i bardziej taki chory. Chory. Jakie to choroby udało się poprawić, czy może wyleczyć, albo zaleczyć? Jedną z takich chorób jest na pewno taka choroba nerwowa, gdzie miałem te napady paniki lękowej. To przez te 42 dni nie wystąpiło. Nie biorę żadnych lekarstw, nie brałem leków w trakcie postu. I czuję się naprawdę fajnie, jeżeli chodzi o psychikę, to bardzo, bardzo mi ten post pomógł. Jeżeli chodzi o wagę, no to z naprawdę wagi super ciężkiej, czyli z otyłości, ze 108 kilo, ważę dzisiaj 92 kilo. I tak myślę, że ta waga jeszcze przy wyjściu z tego postu, a może jeszcze go sobie tam przedłużę o parę dni, będzie spadać, bo widać, że ostatnie dwa tygodnie szczególnie ta waga mocno właśnie szła w dół. Także nie stresujcie się, że ojej, ja przez pierwsze 2 czy 3 tygodnie to schudłam tylko kilogram, o, ta dieta jest do niczego. To jest efekt uboczny. I pamiętajcie, że organizm w tym poście, akurat w tym, przy tego rodzaju głodówce, gdzie dostarczamy 600 czy 800 kalorii, nie dostarczając węglowodanów i nie dostarczając białka w śladowych ilościach tylko, które znajdują się w roślinach również, ale nie wystarcza to jakby do zapotrzebowań organizmu, to wtedy ten organizm wchodzi w stan uzdrawiania. Czyli samoleczenia. On zaczyna nam leczyć choroby czy rzeczy, które w naszym organizmie nie są sprawne i nie są dobrze działające. My nie wiemy tak naprawdę, co w nas jest zepsute, że tak powiem, więc no, nie stresujmy się tym, że ojej, nie spala mi tłuszczu albo nie robi tego, co bym chciał czy co bym chciała. Na wszystko przychodzi pora. Od samego początku on uzdrawia i on leczy, natomiast efekty i jakby reakcje tego organizmu w postaci ubytków czy naprawy będziemy widzieli za jakiś czas. Dajmy mu chwilę. Pracujemy przez kilkanaście miesięcy na to, czy kilkanaście lat, co niektórzy, na to, żeby się zapuścić i żeby ten organizm bardzo mocno forsować. Więc no, on też w ciągu jednego dnia tego wszystkiego nie zwalczy. Dajemy mu chwilę i on na pewno sobie z tym poradzi. Cóż, co u mnie było taką bardzo niepokojącą rzeczą, a jakieś 3 tygodnie, myślę, trwały u mnie bóle cały czas brzucha. To było denerwujące. To nie było coś takiego, kochani, że zsiemnie z głodu. Nie, nie. To były takie bóle po prostu jakby no, ciężko je nazwać. W każdym razie to były gdzieś okolice tutaj brzucha i one trwały, więc często mówicie, że coś mnie boli dzień czy dwa. No cóż, cieszmy się, bo to się leczy, ale mnie bolało 3 tygodnie. Na moim przykładzie bolało mnie 3 tygodnie, no i jednak... Kiedy ci przeszło? Nie, tak naprawdę wczoraj dopiero i też nie wiem, bo dzisiaj też mnie delikatnie tak pobolewało rano. Więc być może, że to jeszcze jest chwila potrzebna na to, żeby ten organizm jeszcze swoje, że tak powiem, 5 groszy dołożył. Cóż poza tym? Cera? Cera się poprawiła. Bardzo fajne, jeżeli chodzi o skórę. To muszę wam opowiedzieć, bo są dwie takie ważne rzeczy. Po pierwsze, zleciało trochę mi tutaj z tej mojej okrągłej twarzy. No i tak zastanawialiśmy się nawet z Dorotą, czy czasami nie będzie ta skóra taka na twarzy właśnie, no nie postarzy się, tak? Bo zostaną zaraz zmarszczki. Jakieś zmarszczki, albo kurze łapki, albo coś tam jeszcze innego. No jak widać na załączonym obrazku, to nic takiego nie ma.
nic nie ma. Z tego okrągłego faceta trochę się wyszczuplił i skóra się po prostu dopasowała, tak? To samo obserwujemy, dzieje się na brzuchu. No tutaj było 16 cm w pasie więcej, więc wszystkie ubrania w ogóle masakra, nie mam za bardzo w czym chodzić, bo 16 cm to wszystko ze mnie spada po prostu. Ale jeżeli chodzi o skórę, to ona tak szybko nie dopasowała się do sylwetki. I widać, że organizm robi co może, żeby się to wszystko ukształtowało fajnie, ale skóra jeszcze jest taka nienapięta, jest obwisła. Ja stosuję tutaj za jakby taką namową, poleceniem żony masaże. Ona to stosowała sobie po ciąży, jak brzuszek z dużego robił się mały. I one rzeczywiście pomagały. I masuje się taką łapką gumową na rękę sobie biorę i po prostu masuję. Ona ma te takie miejsca, jakby silikonowe igiełki. Tak, gdzie są te miejsca tłuszczu. Zacząłem to stosować jakieś 2 dni temu, obserwując, co się dzieje, tak, że ta skóra się tak nie dopasowuje, a no nie wiem, jak będzie się działo, jak dostarczę białko i jak dostarczę tłuszcze, więc staram się jeszcze, może przedłużymy o parę dni ten post, żeby nie zaprzepaścić tych efektów i żeby nie okazało się, że ta skóra będzie taka po prostu no, obwisła, tak? No ale myślę, że gdybym zaczął pewnie te masaże wcześniej, to nie byłoby kłopotu, tak? Ale też no, nie wiedziałem, ale jaka to będzie ogólnie od 2 reakcja. Dni, patrząc na niego, dużo się skóra poprawiła po tych masażach. Trzeba masować tak przynajmniej z 15 minut brzuch tymi właśnie silikonowymi igiełkami i tak mocno, tak żeby był czerwony brzuszek ukrwiony, potem posmarować jakimś krem, w sumie czymkolwiek możecie posmarować, nie musi być... Ale można smarować jakąś... Ja proponuję olej kokosowy posmarować. No, ale, będzie delikatniejsza skóra. Tak. Dokładnie. Co jeszcze? Bóle, takie nerwobóle mięśniowe i nerwobóle takie kostne w barkach i w kolanach. Tak, to mnie też spotkało. Co jeszcze? Pytacie, bo na zdjęciach zauważyliście, że jestem bez okularów. Tak, czasami zauważyłem to w połowie postu, że wzrok domagał się, żeby te okulary zdjąć. I nawet jak jeździłem i jechałem samochodem, to bywało tak, że po prostu potrzebowałem zdjąć okulary. No i je zdejmowałem. Ja mam minus 2,75 i no oczywiście naturalne jest, że te ostro tak super nie było widać wzrok, natomiast nie upośledzało to zupełnie jakby widzenia. Tak. No dzisiaj jestem w okularach, bo dzisiaj czułem taką potrzebę, że muszę jej założyć, więc nie zrobiliśmy jeszcze badań w tej kwestii, więc nie wiadomo, czy się poprawiły, czy nie. Nie wiadomo. Miejmy nadzieję, że tak. Tak, pewnie tak. Dokładnie. A jak z głodem było? Jak w ogóle przeżyłeś ten post, ten 42-dniowy? Głód to tylko w głowie, tak jak powtarzałem. Tak naprawdę nie czujemy głodu i jak pomyślimy sobie, że mamy dużo rzeczy do robienia i mamy pasję, na które mamy wreszcie czas, bo nie zajmuje nam czasu przygotowywanie posiłków, bo one są po prostu niepotrzebne. Możemy złapać jabłka. Tu jeszcze zaznaczmy, że jadł wszystko na żywo, tak? Bo większość ludzi gotuje sobie. Większość rzeczy, które jadłem, to były żywe rzeczy, tak? Czyli marchewki i jabłka, trochę kiszonek, ale ja nie za bardzo akurat za kiszonkami i z buraków nie za wiele. Nie chciał buraków, skarżę się. Jadłem, szkoda, bo chyba te kiszonki z buraków są dobre, ale jakoś tak nie podchodziłem, więc starajcie się patrzeć, co chce wasz organizm i to mu dostarczajcie. Jeżeli chce grejpfruta, no to trzeba tą połowę czy cząstkę tego grejpfruta zjeść. Jeżeli on się domaga jabłek, no to też zjedzmy 2 jabłka czy 3 razy. Trzy razy jabłka. Co ja robiłem? Wszyscy. Słuchajcie, no, najważniejsze jest, są te rzeczy, z czego wynika, że te rzeczy są zabronione. Typu truskawki. A no właśnie z tego, że to jest tak jak ze słodyczami.
No, spróbujmy. Rozpakować ptasie mleczko. Ogólnie one nie są zabronione w sumie. Spróbujmy rozpakować ptasie mleczko i zjedzmy dwa ptasie mleczka i resztę zostawmy. Ha, powodzenia. Znika połowa. Połowa, czyli pierwsza górna partia znika. I tak samo jest z truskawkami. Jeżeli potrafimy po trzech truskawkach powiedzieć dosyć, to jedzcie truskawki. Bo one dadzą, te 3 czy 4 truskawki dadzą Wam 30 kalorii, więc nie są to jakieś duże sumy kaloryczne. Ale jeżeli my dosiadamy do kilograma truskawek, no to już wtedy robi się 300 czy 350 kalorii. Do tego jabłka? Do tego jemy normalnie, bo przecież truskawki to nie jest nasz żaden posiłek. No to jak dołożymy jabłka, dołożymy coś na ciepło, dołożymy marchewkę, dołożymy sok. To też z głową, no to przekraczamy i wtedy nam się włącza uczucie głodu, bo jak przekroczymy 800, to nagle jesteśmy głodni. No ale ile truskawek potrafiłeś zjeść, żeby tak było precyzyjnie, jeśli chodzi o post, tak? No starałem się 3-5 maksymalnie. Tak, max. Czyli 5 to jest maksymalnie, w ogóle... ale przy tym jadł też jabłko, więc... Ja jadłem dużo mniej kalorii niż 800, to myślę było 200-300 czasami, różnie to były takie ilości, ale starałem się obserwować to, co jem, więc jakby ten zapas kaloryczny był, energetyczny również. Też przyznam Wam się, że jak Dorota kupiła arbuza, to zjadłem jedną cząstkę arbuza, taką malutką. Ale tego dnia tak zjadłem chyba zjadłem pokazałeś. Dosłownie dwa jabłka i pewnie z jedną marchewkę, więc no, w ogóle jakby o włączeniu ośrodka głodu nie było mowy. Co jeszcze, jeżeli chodzi o diety, takiego, co można by było Wam podpowiedzieć? Na pewno dużo pijcie. Trzeba dużo pić wody, bo sami będziecie obserwować, jak wygląda Wasz mocz podczas oddawania go do... No, może panowie bardziej, bo panie to pewnie nie. No, więc nie obserwujcie. W każdym razie trzeba dużo pić, żeby te toksyny z nas wychodziły. Włosy? Włosy? No, włosy to się zrobiły po prostu piękne. Tu, gdzie jeszcze rosną, a tu, gdzie ich nie ma, to ich nie ma. Takie delikatne się zrobiły, tak? Tak, w ogóle zrobiłem się bardzo delikatny i taki... Zrobił się nowy. Tak, nówka sztuka. No tak, także... Nowy model. A jak będziesz wychodził z postu, bo pewnie wszyscy się zastanawiają, czy będziesz wychodził, czy nie, czy będziesz brzydko wychodził, kiedyś czy ładnie, wyjdę. Kiedyś czy rzucisz wyjdę. Się? Na razie nie myślę o tym, żeby z tego postu jakoś tak drastycznie wychodzić. Chciałbym dalej zachowywać te 800 kalorii, spokojnie wprowadzając poszczególne rzeczy. Jeszcze ten tydzień chciałbym pożyć sobie na owocach i warzywach, ale już jakby dostarczając wszystkie z listy tych, które są zabronione, może jutro, pojutrze gdzieś tam sobie chapnę banana, ale obserwując jakby to, żeby nie przekraczać kaloryczności. No i później co? Stopniowo strączki, stopniowo za 2 tygodnie jakieś płatki będziemy dokładać, potem pieczywo. Owsiana, na pewno oczywiście. Zmiana, na pewno zmiana stylu życia, na pewno zmiana formy jedzenia, na pewno więcej inaczej. Ćwiczeń? Tak, więcej ćwiczeń. Pamiętajcie, im więcej ćwiczymy, tym mamy więcej energii. To taka prawidłowość tutaj jest. Więc starajmy się ruszać. Musimy się cały czas ruszać, żeby nasz organizm nie starał się, nie był taki zdziedziały, że tak powiem, tak jak ja byłem i patrzyłem tylko, gdzie by tu usiąść. No to teraz zupełnie odwrotnie. I chociaż dzisiaj siedzimy, bo mamy takie warunki, to naprawdę cały czas gdzieś jesteśmy w trasie, tak? Ciężko nam było nagrać ten film. Staramy się biegać, no i cały czas coś robimy. To wszystko, żeby się tutaj działo. Chcieliśmy też podziękować za komentarze, za wsparcie w trakcie postu, tak? Mężu, tutaj podziękuj wszystkim. To bardzo ważne, żeby zrobić sobie taki numer, jak my żeśmy zrobili. A mianowicie, zaczęliśmy podczas tego postu nagrywać film. I szczerze, to pierwsze dni, to tak sobie myślałem, dobra, tam tydzień, dwa, max, posiedzimy sobie, pobędę na tym poście i jakoś to tam później się zakończy. Ale
jak zaczęliśmy nagrywać te filmy od trzeciego dnia i zaczęliśmy to wrzucać, no to, kochani, no trochę było wstyd przestać, tak? Tym bardziej, że myśleliśmy, że może obejrzy to tam 10 osób albo 100 maksymalnie, więc ja tak sobie w duszy myślałem, luzik, tak się potem usunie. A filmy zaczęły być oglądane, mają tam po około 2000 wyświetleń, no i jak? No i co teraz mam powiedzieć, że ja nie dam rady? Co? Moje ego? Nie. 40, ciągniemy do 40 i udało się. Także bardzo ważny jest ten cel, żeby go sobie określić na samym początku. Nie, że może tak. Jeżeli zaplanujemy sobie, że 40, to jest naszym celem. I wtedy już wiemy, gdzie ten statek mamy kierować. Gdzie ten okręt ma płynąć? Do 40 dnia. A jak 42. Zastanawiamy się, czy 42, a jak zastanawiamy się, dobra, może tydzień, a dobra, może 2 tygodnie, to tak naprawdę nie mamy tego celu określonego jasno, tak? I tak trochę jesteśmy tacy nijacy, więc określajmy go od razu, do jakiego momentu chcemy. Oczywiście staramy się jak najdłużej, bo te systemy... Wtedy najwięcej się leczy organizm, zaczyna się włączać po 2 tygodniach. Szczególnie po 2 tygodniach jest czuć naprawdę te zmiany. Na pewno zmiany w psychice, na pewno wiele rzeczy, na które się denerwowaliście, na które wydawały wam się, że są po prostu dla was najważniejsze na świecie, mówię tu o rzeczach jakichś materialnych, przestają mieć znaczenie. Naprawdę. Post to oczyszczenie i organizmu, i ciała, ale również ducha. I trochę zmienia się myślenie i zmienia się podejście do tego, po co tak naprawdę tutaj jesteśmy i żyjemy. Tym akcentem chcieliśmy wszystkim podziękować za dużo wsparcia. Bardzo. Będziemy Was wspierać na wyjściu w naszej drugiej grupie i cały czas będziemy wspierać postowiczów, ponieważ mamy tutaj dodatkową siłę człowieka, który przebył kolejny człowiek, który przebył następny post. Wszystkich też, którzy już są po 42 dniach postu, którzy udostępniali też swoje świadectwa i tak dalej. Bardzo prosimy, żeby wspierali innych na grupie także, bo to jest bardzo ważne. Nie to, żebyśmy my tylko byli, ale tak samo jesteście na tym samym poziomie co my, bo jeżeli przeszliście post, wiecie, co się dzieje, wiecie, jakie kryzysy są i trzeba mocno wspierać innych. My tak. Będziemy trzymać kciuki za tych postujących krótko, dłużej i będziemy pomagali wychodzić z tego wszystkiego. Będziemy teraz może właśnie też coś nagrywać, jak wychodzimy, ale to raczej raz na tydzień, raz na dwa, jeśli chodzi o wychodzenie, tak? Czy... Coś, a dodatkowo jakieś ciekawostki. Tak, będzie się coś działo ciekawego. Tak. Będziemy wam będziemy wyszukiwali mówić. Newsy, jakieś fajne, zdrowotne dla was tak, wszystkich. Tak, także jeszcze raz bardzo dziękuję. Zostajemy wszystkim. Z wami i wy zostańcie z nami i pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy buziaki. I trzymajcie się na diecie. Tak. Papa. Papa. Pa.